Siemanko, z tej strony Adrian. Dzisiaj troszeczkę nietypowo, ponieważ nigdy nie nagrywałem czegoś w tym stylu, no ale jestem, można powiedzieć, nieco wzburzony tym, co się stało. Tak więc z dnia 22 kwietnia Valve dodała aktualizację, która przyniosła mapę Inferno do map rezerwowych. Oczywiście nadal będziemy mogli rozgrywać tutaj zwyczajne rankedy, czy inaczej nazywane matchmakingi, ale moim zdaniem to już nie będzie to samo. Największym, głównym problemem jest to, iż możliwe jest, podkreślam możliwe, bo nie jest to potwierdzona opcja, że mecze profesjonalnych graczy CS-a nie będą się już odbywały na tej mapie. Wielka szkoda, ponieważ nie tylko lubiłem grać na tej mapie, ale również oglądać, jak proplayerzy radzą sobie na The Inferno. Kolejna, stara, klasyczna mapa z CS-a 1.6 schodzi na drugi plan, co moim zdaniem nie jest dobrym posunięciem ze strony Valve. Następnym negatywnym skutkiem może być to, że Inferno zostanie po prostu zmienione. Bywało już tak, że mapy przeniesione do grupy rezerwowej ulegały gruntownym zmianom, niestety często nie na plus. W tej mapie nie ma co zmieniać, przynajmniej moim zdaniem. Podsumowując, zupełnie nie rozumiem decyzji Valve, tym bardziej, że nie widzę najmniejszego powodu, aby przesuwać tę mapę na drugi plan. Żadna ze stron, czy Terro, czy też CT nie jest w moim mniemaniu zbyt OP, czy coś w tym rodzaju, więc totalnie tego nie rozumiem. Mnie jako gracza boli to dość mocno, ponieważ Inferno jest jedną z moich ulubionych, jeśli nie ulubioną mapą, więc trochę słaba akcja. A jakie jest wasze zdanie? Napisz w komentarzu i koniecznie zostaw lajka, jeśli film ci się spodobał. Nie zapomnij także o subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. Możesz to zrobić klikając w przycisk, który masz na ekranie. No i cóż, dzisiaj krótko, ale na temat, więc to na tyle. Trzymajcie się, cześć!